Hampel z Parfumu Zielona Góra. Jarek, co o takim meczu w ogóle można powiedzieć? Bo tutaj trener mówi przed spotkaniem, że to dla was, mimo tego, że był też osłabiony, będzie ważny mecz, żebyście sobie popróbowali, powyciągali wnioski już w kontekście playoffów, czy rzeczywiście tak było? Tak, rzeczywiście było. To był jakiś tam między innymi też test, trochę sprzętu, bardziej treningowo chyba to wszystko zostało potraktowane. Te wszystkie nasze wyścigi, te wszystkie nasze wyjazdy na tor. Bo taki był przeciwnik w takim akurat składzie i to miało na celu, żeby to, co mamy do sprawdzenia jeszcze, nie robić tego na treningu, tylko potraktować zawody tak trochę treningowo. Także no, tak to wyglądało w dzisiejszym spotkaniu. No i co, to sprawdzałeś? Zadowolony, czy to za szybko na wnioski? Chyba trochę za szybko. Trudno jest dużo więcej powiedzieć. Jakieś tam, powiedzmy, przemyślenia pierwsze są po tych kilku wyjazdach na tor. No, zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, bo przed nami te spotkania będą, które się szykują, będą już teraz wybitnie arcytrudne. Wyjazdowy Tarnów, później faza play-off. Jak wiemy, no to już będzie ta kluczowa rozgrywka, także no zobaczymy, my szykujemy się, jak najlepiej potrafimy do tych kolejnych wydarzeń. Cały Żużlowy Kraj pyta, co się dzieje z Jarkiem Hampelem, ty byłeś u swojego tunera, u Andersona. Co z tymi silnikami, czy coś możesz powiedzieć odnośnie tego, jak będzie to wyglądało w najbliższej przyszłości? Dopadł mnie taki kryzys, kryzys formy tak naprawdę, bo nie prezentowałem się dobrze. To się zdarza, aczkolwiek mi się to zdarzyło chyba pierwszy raz aż tak mocno. Te wszystkie kwestie sprzętowe to faktycznie też to był duży problem. Mam nadzieję, że to się szybko skończy. Bo prawda jest taka, że wyrywalizować w najlepszej lidze świata, czy też z najlepszymi zawodnikami na świecie, no to jednak ten sprzęt trzeba dysponować dobrym. Ale zdarzają się takie momenty, gdzie czasami ta sprzętowa kwestia gdzieś tam się nam posypie, a to później też wybija z rytmu jazdy, traci się tą pewność siebie i trudniej, o dużo trudniej później rywalizuje się z przeciwnikami. Chciałbym, żeby to wszystko było za mną. Chciałbym, żeby ta moja forma teraz szła do góry przed tymi ważnymi wydarzeniami i wszystko robić, żeby tak się stało. A zmiana tunera jest możliwa? Rozpatrujesz to jeszcze w tym sezonie może, tak na poważnie? Tak, ja już teraz testuję silniki od innego tunera i szczerze mówiąc całkiem przyzwoicie to wszystko wygląda. Aczkolwiek mówię, tak, te pierwsze wnioski to jeszcze jakby ten moment. To jeszcze troszeczkę muszę pojeździć gdzieś tam, nabrać pewności siebie, jeśli chodzi o ściganie się na motocyklu i wtedy będę mógł dużo więcej powiedzieć. Szczęśliwy Gorzów przed tobą, szczęśliwy, bo w tamtym roku wygrałeś Grand Prix. Jak podchodzisz do tego, co się będzie działo za tydzień, bo walka o ósemkę będzie musiała być bardzo ostra, tak? Zgadza się, taka jest teraz rzeczywistość, będę musiał walczyć o tą ósemkę. Po prostu będę zdeterminowany po to, żeby pojechać jak najlepiej w tych zawodach. Nie wiem, czego mogę się spodziewać, nie wiem, czy skok mojej formy będzie na tyle wystarczający, aby powalczyć o to, żeby pojechać naprawdę na wysokim poziomie. To się wszystko okaże już na miejscu w Gorzowie. Ja w każdym razie nie składam broni. Staram się po prostu gdzieś tam dalej wszystko tak układać, żeby wrócić do dobrej dyspozycji. To jest dla mnie teraz najważniejsze. Tarnów, wspominał pan, wczoraj mieliśmy indywidualne zawody z pana udziałem. Jak w tym kontekście tego występu i dzisiejszego występu, jakie wnioski może pan wyciągnąć? Bo to takie mieszające w sumie w głowie chyba odczucia, prawda? Dokładnie tak. To jest... Bo tak też to wygląda. Jeden występ zupełnie fatalny, kolejny może być już dużo lepszy. Nie mam tej formy takiej unormowanej. To jest też jakaś tam przyczyna tych słabszych występów. Okazuje się, że o tych rzeczach trudno się mówi w zasadzie, bo takich drobnych problemów powiązanych może być czasami dużo. No, tak jak mówiłem wcześniej, ten sprzęt powoduje, że jadę nie tak błyskotliwie, jak to było wcześniej. Wszystko polega na tym teraz, żeby w odpowiednim momencie wyciągnąć te dobre wnioski i wiedzieć, co zrobić, czy mieć jakiś plan na to, co poprawić w swojej jeździe, w swoim przygotowaniu i w tym swoim sprzęcie, żeby wrócić do tej dobrej dyspozycji. To jest ogromnie ważne. Zastanawialiśmy się, co było tą przyczyną taką najważniejszą, że zdobywał pan w Zielonej Górze regularnie dwucyfrowe punktówki. Nagle jakby nożem odciąć, te punkty się skończyły. Pogoda, nie wiem, zmiana temperatury.
Nie, chyba nie. To nie miało aż tak olbrzymiego wpływu na tę moją dyspozycję. Niemniej jednak niestety gdzieś tam te sprawy sprzętowe zawodziły mnie i to o tym muszę powiedzieć głośno. A nigdy wcześniej tego nie robiłem, bo takiego po prostu problemu nie miałem. To też spowodowało, że w pewnym momencie przestałem ufać swoim silnikom, swoim motocyklom. Był moment, że wsiadałem na te motocykle i myślałem, że czy wręcz czułem, że to wyglądało tak, jakby to nie był mój sprzęt. Więc ten kryzys był ogromny. To się później przekładało na moją słabszą jazdę, no bo niestety tak to wyglądało, ale na tą chwilę, obecnie w tym momencie chcę jakby o tych wszystkich problemach zapomnieć. Wszystkie sprawy sprzętowe cały czas na bieżąco koryguję i jest ta rotacja tymi silnikami, one wracają od przeróbek, od zmian. Mam nadzieję, że tego czasu już nie będę dużo potrzebował, żeby po prostu wsiąść w pewnym momencie i powiedzieć tak, to jest to, na czym chcę jeździć i teraz mogę się ścigać.